Welcome back to the second race of the day and the second race of the weekend. After this morning's race, we are all looking forward to a championship battle that looks to be hotly contested. The teams are preparing below and we are almost ready to start. Let's take a look at the grid positions for today's race. Yuri Vips has a clear track ahead of him today. He starts in pole position and it's Marino Sato in P2. Looking down the rest of the grid, we have Novalak, Vesti, Felipe Dragovic, Williams, Deruvola, Sargeant, Armstrong, Roy Nissany, Hughes, Cordiel, Enzo Fittipaldi, and Pocher, Boschong, Calderon, Awasa, Ollie Caldwell, Doohan, Vachon, Lawson, and Dennis Hauger completes the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. The formation lap gets underway for this, the Formula 2 race, and every driver will be looking to settle in for the race ahead, making sure the car is ready for battle once the lights go out. We are almost ready to start the Formula 2 race as the cars take their positions on the grid, with the drivers and teams making their final preparations. Halo, halo, dzień dobry. Witam. Dawno nie było F1, ale już jest F1. Z tego co pamiętam, chyba ostatni odcinek, a raczej ostatnia premiera, jeżeli chodzi o ten dodatkowy sezon F2. Nie pamiętam, jakie mam tory do przejechania, bo także właśnie ten, czyli w Austrii i chyba Abu Dhabi, to są dwa ostatnie tory, jakie musimy przejechać. Oczywiście totalna dominacja. Tutaj panowie mieli aż o pół sekundy straty. Sato na przykład pół sekundy straty miał. Zobaczymy, jak to się rozegra tutaj na przestrzeni tego całego wyścigu. Sato tutaj próbował po wewnętrznej ogarnąć, ale chyba nie ogarnął sytuacji. I wracamy na pozycję pierwszą. Dzisiaj kilka tematów do pogadania będę miał. Nie wiem, czy one zajmą całe 20 okrążeń tego wyścigu, ale coś tam do pogadania jest. Może zaczniemy od tych tematów, które... coś się podziało z tyłu. Tych tematów, które są związane bezpośrednio z F1, to ukazały się dwa malowania bolidów już. Prawda, chciałem poczekać jeszcze jeden dzień dłużej, ale nie chce mi się czekać. W chwili obecnej zespół Haasa zaprezentował malowanie i zespół Red Bulla. Natomiast bodajże 6 lutego chyba Williams pokazuje malowanko. Może najpierw zespół Red Bulla, bo tutaj naprawdę nie ma co komentować, gdyż od 3 lat dostajemy to samo malowanie pod tytułem Znajdź 3 różnice jak co roku, więc no te same barwy Red Bullowskie, żółto, czerwono, niebieski z Red Bullem. Może tam się jakieś, że tak powiem, sponsorzy pozmieniali, ale też nie jestem tak do końca pewny, bo jest nowy sponsor. Red Bull podpisał umowę z Fordem. Wow, Ford wraca w
Przypomnę, że Ford ostatni raz występował we F1 w roku 2006 i chyba wtedy mieli zespół Jaguara, który sprzedali. No i wracają do tego F1. Tam też zdecydowanie są jakieś podpisane nowe klauzule odnośnie silnika. Natomiast te silniki chyba dopiero w roku 2026 roku będą wprowadzane, no ale coś się dzieje. Oczywiście nadal Honda jest tutaj głównym dostarczycielem jednostek dla Red Bulla, aczkolwiek Honda nie występuje oficjalnie w F1, bo się wycofali. No i sam Ford chyba nie jest tytularnym sponsorem, bo jest, nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli coś pomyliłem, bo tam dużo udziałów ma wykupiona, dużo udziałów ma wykupiony sponsor Oracle, jak mi się wydaje. Chyba oni mają. Sorry. Także Oracle, jakoś tak to się nazywa. Oni mają wykupione duży pakiet sponsorski. No ale myślę, że z czasem pewnie się to wszystko pozmienia. No i tak mówię, no malowanie tego bolidu bez zmian, od 3 lat to samo, niczym się tutaj Red Bull ciekawy mnie nie popisał. Aczkolwiek jest pewien zapis w sezonie 2023, mianowicie Red Bull wybierze na 3 wyścigi po jednym malowaniu specjalnym przygotowanym przez widzów. Nie wiem, tak trochę dziwnie brzmi, ale coś takiego wyczytałem, więc 3 razy dostaniemy inaczej pomalowany bolid. Tak podtrzymuję, że ładne malowanie bolidy było w roku chyba 2021, gdzie Red Bull był taki siwy z białym, nie, taki miks, to fajnie wyglądało. Tyle odnośnie Red Bulla. Red Bull właśnie był jako drugi prezentowany bolid, no ale ja go jako pierwszy przedstawiłem. Pierwszy w ogóle bolidem, który był zaprezentowany chyba 3 lutego, jak dobrze pamiętam, to był zespół Haasa. Oczywiście Haas wrzucił rendery. Powiedzieli, że wrzucałem rendery malowania. To są tylko rendery malowania, to nie jest bolid przed nich przygotowany, tylko rendery. Również mają nowego sponsora. Kurczę, nie pamiętam nazwy. Coś jest Money. Bit Money czy Bet Money. Coś takiego. Ten sponsor tam się pojawia na przedniej lotce. Gdzieś na bokach. Taki czerwony. Generalnie Haas poszedł bardziej w czerń. Większa część bolidu jest pomalowana na czarno. Z białymi motywami. Z wyeksponowanym oczywiście napisem Haas, ale także nowym sponsorem. Przyzwoicie to wygląda. Na pewno jest to dosyć ciekawe malowanie. Nawet chyba troszkę bardziej podoba mi się zeszłoroczny. Znaczy, no zeszłoroczny, tak. Bardziej mi się podoba niż zeszłoroczny Haasik. Dużo osób też mówiło, że to malowanie Haasa z większą ilością czarnego trochę przypomina barwy Porsche. Biało-czarno-czerwony. No i faktycznie trochę tak jest. Ale przyzwoite malowanie. Tak w skali, gdybym miał oceniać 1 na 10, to tak myślę, że malowanie Haasa, o tak 5. 5 na 10 bym dał. Spoko. No jeżeli chodzi o Red Bulla, no to jest malowanie poprawne. Niczym się nie wyróżniające. Takie malowanie powiedzmy na 7, ale ono się od 3 lat kompletnie nie zmienia. Właściwie ono się nigdy nie zmienia, to znaczy trochę się zmieniały tam barwy tego bolidu. Kiedyś było bardziej, jak mieli na przykład sponsora Infiniti. Pamiętacie Infiniti, taką markę samochodu? 2013-2014 rok.
trochę bardziej fioletu tam było. W każdym razie tak, Haas malowanie 5 na 10, malowanie Red Bulla jak co roku takie dla mnie 7 na 10, malowanie poprawne, takie jak jest zawsze, żeby było wiadomo, że jest to po prostu Red Bull. No i ten nowy sponsor, Ford, miłe zaskoczenie. Chyba tyle odnośnie tego, co się dzieje w ogóle w F1. Ciekawego. Czekamy na dalszą część malowań. Być może powstanie jakiś materiał, jak już pod koniec lutego wydadzą wszystkie malowania. To pewnie jak co roku od kilku lat, myślę, że sobie nagram takie podsumowanie. Teraz tematy off-topicowe. Takim niedawno odbyła się Early Access, premiera gry Undisputed, no nie wiem jak to się wachowo mówi, Undisputed chyba. Gra docelowo wyszła teraz w Early Accessie na Steamie, na PC-ta, natomiast będzie ona wychodzić na konsolę nowej generacji, no i oczywiście na PC-cie wyjdzie z Early Accessa. Udostępniono tam kilkudziesięciu bokserów, to są kobitki, kilka tam kategorii wagowych, jakiś tam zwykły tryb, kilka tych aren bokserskich. Powiem szczerze, oglądałem zajawki, jakieś tam pojedyncze gameplaye, oglądałem też u Boguś Gra live'a z tej gry. I jeżeli chodzi o grafikę, to jest taki podkręcony Final Champion od EA, z tym, że Final Champion wychodził 12 lat temu, więc nowa produkcja, ale wygląda ładnie ta grafika, dość przyzwoicie dla oka. Wiele osób tam zarzucało tej grze, że troszeczkę są jakieś takie drewniane animacje. No ja wiem, czy są drewniane animacje, no może czasem troszeczkę dziwnie te ciosy wchodzą. Tak nienaturalnie, ale to wszystko podejrzewam można poprawić jeszcze, mam nadzieję. Zauważyłem, że bokser jak dostaje knockdown na KO, to też tak jakoś dziwnie pada. Jakoś mi się tak dziwnie czasem te nogi wykrzywiają. Ale to są takie, wiecie, to są takie mankamenty, że to po prostu wszystko można w jakimś stopniu jeszcze mi się poprawić, naprawić. Fajnie, że mają potężną licencję, mają bardzo potężną licencję, bo mają mega licencję na zawodników, którzy już nawet nie żyją dawno. Którzy gdzieś tam w latach 70-tych, 80-tych tłukli się, oczywiście z takich legendarnych, którzy mi szybko do głowy przychodzą, no to Louis, Muhammad Ali, Joe Frazier, to tak na szybciora, nie? Jest też sporo zawodników współczesnych, Tyson Fury, Wilder, Canelo Alvarez, czy jakoś tak, Roy Jones, no to są takie nazwiska, wiecie, spoko, zajebiste. Oczywiście tych bokserów będzie więcej. Nie wiem, czy będą jacyś Polacy w tym boksie. No, nie pamiętam, żeby zapowiadali Andrew Gołotę i Tomasza Adamka, ale fajnie by było, gdyby Andrew Gołota w tej grze był i Tomasz Adamek też w tej grze był. Zawsze takich dwóch pięściarzy mieć, to jest coś spoko. Szkoda, że nie ma na przykład... mogliby dać tego Artura Szpilkę, Diabio Włodarczyka, ale no... Widocznie to są bokserzy, którzy... Znaczy, o ile jeszcze Gołota, powiedzmy, i Adamek, no to są... To są bokserzy nadal... znaczy, nie wiem, co powiedzieć. Byli, są. No, oni jeszcze żyją, ale już nie boksują, aczkolwiek Adamek jeszcze się rozdrabnia nieodrobne. No, oni akurat jakieś sukcesy odnieśli. No, Gołota spokojnie mógł być chyba, z tego co pamiętam, dwukrotnym mistrzem świata wagi ciężkiej, ale nie pykło. Nawet trzykrotnym w sumie. Z Riddickiem Bowe dwa razy faulował. Z Chrisem Byrdem
został oszukany. John Ruizem też moim zdaniem został oszukany, także mógł być nawet czterokrotnym mistrzem świata. Adamek był mistrzem świata dwukrotnym mniejszej kategorii, mniejszych kategorii. No ale no, nie przypominam sobie, żeby oni akurat w tej grze byli, a szkoda, chyba że będą, ale nie wiem. Z zapowiedzi nie wynikało. Potężna licencja na właśnie te wszystkie telewizje, tam DAZN i tak dalej, tak dalej. Ringi, nawet na Catmanów. Nawet na Catmanów, moi drodzy, Catmanów, trenerów. Bardzo potężne licencje, bardzo potężne licencje. Wydaje mi się, że oni te licencje zdobyli, gdyż nikt innych tych licencji po prostu nie miał. EA kiedyś miał licencję właśnie na box, ale EA w 2011 roku wydało ostatnią część Final Champion, potem przeszli na MMA, więc wydaje mi się, że no, znaczy wydaje mi się, na pewno EA pozbyło się licencji i tutaj studio, nie powiem wam jakie, bo nie pamiętam, ale wiem, że to jest bardzo małe jakieś studio. To jest studio, które nawet w portfolio chyba nie ma żadnej gry. Oni chyba wydają dopiero swój pierwszy tytuł, ale myślę, że ten tytuł odniesie sukces, że to studio dostanie takiego kopa pozytywnego. No, licencje są duże nadzieje, tym bardziej, że boksu nie było od 12 lat. Też po raz pierwszy boks. Po raz pierwszy, może kiedyś był na PC, nie wiem, chyba nie, ale generalnie teraz od bardzo dłuższego czasu po raz pierwszy ten box wychodzi też na PC-ty, można sobie szpilać. Oczywiście chyba tam nawet nie ma sterowania na klawiaturze i na myszce, trzeba mieć pada, ale tak jak mówię, no w chwili obecnej gdybym miał tak wstępnie oceniać, ale po tym co widziałem, bo jeszcze nie grałem w ten box, to na razie takie, no myślę, 6,5 na 10 tej grze bym dał, nie? Jest to tytuł, który na pewno mocno zachęca, mocno będzie zachęcał i ja na pewno ten tytuł sobie zakupię. Oczywiście Bogus mnie namawia, żebym sobie kupił go wcześniej w tym Early Accessie, bo w chwili obecnej Early Access wynosi chyba 130 albo 135 zł. Jak ta gra wyjdzie z Early Accessu, to będzie kosztować więcej. Podejrzewam, że na PC tam może ponad 200 kosztować, albo można być 3, nie wiem. Wiem, że tytuł będzie wychodził na konsolę. Oczywiście na konsolę to będzie na pewno zakup obowiązkowy. No i czas pokaże. Także Undisputed Club Fight? Coś takiego? Jakoś tak to się w pełni nazywa? Także zobaczymy. Ja jestem zaciekawiony tym boksem i gdzieś tam ten boks będzie latywał. Co jeszcze chciałbym pogadać? No na pewno dużym rozczarowaniem ten Forspoken. Duże rozczarowanie. Tytuł totalnie nie wykorzystał potencjału, na jaki mógł mieć, jaki miał. Puste mapy, głupie questy, głupia fabuła. Grafika momentami dobra, ale momentami przeciętna. Cena kosmiczna, 300 zł. A gra, albo myślę, że gra szybko spadnie z ceny. Tym bardziej, że to nie jest jakiś ekskluzyw od studia Sony, tylko kurczę, teraz mi wypadło z głowy. Znane studio robiło Forspoken. Także lipa. Natomiast w lutym na pewno Hogwarts Legacy ma premierę. Dużo osób też pokłada nadzieję w tym Hogwarts Legacy. Tutaj natomiast z traileru wynika, że tytuł może być dobry. RPG akcji przygodowy. Osadzony w świecie Harry'ego Pottera, aczkolwiek to się dzieje przed akcją Harry'ego Pottera, więc nie ma to jakby żadnego połączenia z głównymi bohaterami Harry'ego Pottera. Natomiast gra może być ciekawa, gra może być dobra. Z tego co pamiętam, się dowiedziałem i też gadał.
to Boguś gra sobie ogarnął tego Hogwarts Legacy, no to standardowo będzie do niego tam podskoczyć i sobie zobaczyć, co tam ciekawego w tej grze się dzieje. No to na pewno nie są moje klimaty, no ja na tę grę nie jestem w żaden sposób najarany. Raczej nie będę je kupował i ogrywał, nie ma takiej opcji, przynajmniej chwilowo, bo nie bardzo mam ochotę oglądać tą grę, w sensie grać w nią. Obejrzeć może obejrzę, ale grać nie za bardzo. No ja w tym roku, to mówię, jestem tak nastawiony na kupowanie, dokupowanie gier do kolekcji, nie kupowanie gier na premierę. Ale to już też pewnie gdzieś o tym mówiłem, więc się nie będę tyle razy, powiedzmy, powtarzał, bo też nie pamiętam, jakie treści mówiłem na poprzednich materiałach ZF1. No i jakie tu poruszę? Na pewno tu poruszyłem jakieś nowe treści. Tam było gadane o czymś innym. Słuchajcie, Front Mission One S The Remake. Bardzo ciekawy tytuł. Też mogę powiedzieć coś troszkę więcej o tej grze. Po 15 godzinach. No muszę przyznać, że dobra gierka. Nawet ostatnio robiłem live'a z tego tytułu i... Troszkę mnie zaintrygowała fabuła, bo wszedł tam taki ciekawy motyw biomutantów, biochipów, maszyn bojowych, które mogłyby być stworzone z ludzi, z jakichś tam fabryk, maszyn, z umysłu coś tam chcieli stworzyć, jakąś sztuczną inteligencję i roboty. No i mam bardzo ciekawy motyw, to mnie zaintrygowało, ciekawe, spoko. Natomiast no sama gra, jak gra, no to jest gra turowa, więc tutaj trzeba sobie zdać z tego sprawę, że to jest gra turowa, kilka ruchów moich, kilka ruchów przeciwnika, ale spoko, tym bardziej, że ja w jedynkę nigdy nie grałem, to jest moje pierwsze zetknięcie z tą grą, cieszę się, że właściwie dlatego Nintendo Switch też kupiłem, poniekąd dlatego Nintendo Switch zostało zakupione, bo ta gra ma obecnie ekskluzywność na Nintendo Switch i ta gra była bodźcem do tego, żeby tę konsolę kupić. No i przypomniałem się czasy dzieciństwa i w ogóle kiedyś były takie czasy, że się niektórzy kupowali na przykład konsolę ze względu na 1-2 tytuły, nie? To jak kiedyś było na przykład PlayStation 1, kupowali dla Gran Turismo, dla jakichś Tekkenów. Powiem wam, spoko, nie? Spoko. Dobrze się gra, dobra gierka, długa gierka. Nie wiem, ile w niej czasu spędzę. Chwilowo na liczniku mam 15 godzin, ale podejrzewam, że ta gra... Ja nie wiem, czy ta gra się nie zamknie u mnie w 80 godzinach. Ciężko powiedzieć, czas pokaże. No i też teoretycznie w tym roku powinni dwójkę wydawać. Nie wiem, muszę poszukać po internecie i zobaczyć... Czy jest jakaś wstępna data dwójki, bo powiem wam tak, ja trójkę przechodziłem wielokrotnie. Oczywiście też ją kupię, dla samej grafiki już. Natomiast ja Front Mission 3 przechodziłem w swoim życiu. Ja jestem po 30. No ja nie wiem, z 6 razy to lekko. Z czego nawet ostatnio, ze 3 lata temu, albo 4 lata temu, na kanale Tak Sobie Gadam, w tej liście, tam jest uniwersum chyba Front Mission, tam mam wszystkie live'y z Front Mission 3 na PlayStation 1, dwie ścieżki fabularne, więc no Front Mission 3 tylko stricte dla grafiki mnie interesuje, a wiem, że też będą wydawać tą grę, więc chęcią sobie w nią znowu pogram. Natomiast jedynka to jest tytuł, z którym mam pierwszy raz do czynienia. Tak samo dwójka. Nigdy w dwójkę nie grałem. A uważam, że te Front Mission klasyczne są najlepsze. Bo no mam co prawda Front Mission 4 na PlayStation 2. I tam rozegrałem 6 godzin, może do kupy. Ale powiem wam, że się troszeczkę odbiłem od tego Front Mission 4. Nie wiem dlaczego. Chyba poziom trudności mnie w tej grze zabija. No tak bywa. Nic się na to nie poradzi, nie? Ale tytuł zacny, tytuł spoko, tytuł jak najbardziej
jak ktoś lubi gry turowe, a lepszej gry turowej tematyką robotów, myślę, że chyba nie znajdzie, nie wiem, ja przynajmniej nie znam żadnej innej, także ja od siebie dodam, że polecam. Wracając do wyścigu, Sato i Nowalak, dobrze czytam. Panowie na pitstopach miło grali, nie jestem w stanie panów tutaj dogonić, na razie. Prawda, trzymamy się jakby blisko, ale cały czas, kuję, może tutaj, oj tak, no Nowalak mocno zblokował, więc już miejsce drugie. I został Sato, Vesti czwarty, to jest mój chyba teammate, tak mi się wydaje. Sato nie ma DRS-u, ja DRS mam, ale mamy troszkę za dużo odległość tutaj do Sato. Wydaje mi się, że chociaż nie, no możliwe, że jeszcze go wyprzedzimy. Będzie szansa, żeby go tutaj wygnąć. Jak tam opony? Opony zeżerają się dosyć szybko. To jest tor, który zjada opony. No, mocno te opony zjada. Przynajmniej pogoda dopisała. Jeden plusik. Ale czy my Sato dogonimy? Wydaje mi się, że będzie to wątpliwe. Panie Sato, to pan kurde tutaj odpitala. Jademy. Xbox 360, moi drodzy, ktoś nie widział materiału Xbox 360 za jedyne 99 zł, zapraszam na kanał, tak sobie gadam. Historia z tym Xboxem była taka, generalnie z Xboxem Slimem, bo to jest wersja Slim. Najpierw kupiłem za przysłowiową dobrą flaszkę cały zestaw od ziomeczka z Liszpura, od Rufiego, którego serdecznie pozdrawiam. Wiecie, karton, zasilacz, jakieś tam ulotki, pad, takie pierdoły. No niestety okazało się, że Xbox jest spierdolony, no nie dawał obrazu w ogóle. Coś tam z nim było nie halo. Popytałem się w dwóch serwisach, jakby wyglądała naprawa. W jednym serwisie doradzono mi, żebym kupił sobie po prostu drugiego Xboxa. Bo naprawa będzie kosztowała mniej więcej tyle samo, co kupno kolejnego Xboxa. A ewentualnie bebechy typu jakieś tam budowy sobie przełożyć. No i faktycznie, powiedzmy, zrezygnowałem, ok. Ale napisałem do jeszcze jednego serwisu. Drugi serwis odpisał mi, że naprawa około 200 zł. Chyba, nie wiem, coś tam z procesorem, ścieżki przerwane. Znaczy, nie wiem, czy luty, czy rebaling. No, coś tam z komunikacją na procesora, no 200. No i kurczę, powiem wam, przejrzałem Allegro. Patrzę, no jest Golas za 99 zł. No, na zdjęciach tak dosyć przyzwoicie wyglądał. Kupiłem, przyjechał. A resztę sobie zobaczycie na materiale na kanale, tak sobie gadam, bez spoilerów. Tymczasem, moi drodzy, ostatnie 20 okrążenie. Sato chyba utrzyma pierwszą pozycję. Niech se tam chłop zapunktuje, bo mi te punkty już są kompletnie niepotrzebne. Jak już to wielokrotnie powtarzałem, sezon pierwszy, drugi, sezon czwarty jest sezonem bonusowym, dodatkowym. Wykorzystujemy po prostu możliwość jeżdżenia w F2. Więc Sato niech sobie tutaj zapunktuje i tak kończę na miejscu drugim, więc dosyć wysoko. Za momencik kończymy Austrię, przechodzimy do Abu Dhabi i w Abu Dhabi robimy koniec sezonu, koniec generalnie chyba F1 na kanale. Czas pokaże, zobaczymy, co będzie dalej. So Virtuosi have won it, and what a great race it was. Davide, what do you think made the difference here? I think they kept a cool head. That's why they won today.
smooth, steady. Everything bad that happened to them, they handled it calmly and professionally. That's what let them focus on getting the best out of everything else. The car, the strategy, they managed to keep out of trouble the whole way around. And here are podium drivers today after that excellent race. They've excelled here as they so often do, and it's a well-deserved victory. Virtuosi there are on top today. Now then, Davide Valsecchi, who would you say was your driver of the day? Well, after a drive like that, it's going to be Yuri Vips. Very clean, very smooth. He can be really pleased with that one. After all this drama, you'd be mad not to join us for the next race. We hope to see you then. Take care. Moi drodzy, wzruszające. Yuri Vips, kierowcą dnia. Dobra, na szybciora. Marin Masato pierwszy, my na drugim. Nowalak trzeci, Bestii czwarty. Piąty Williams, szósty Armstrong. 7 Drogowicz, 8 Nisani, 9 Hughes, 10 Cordell. Ok. I ranking? No, tutaj oczywiście bez zmian. I tak zawsze było, i tak zawsze będzie. 252 punkty. My. Sato zapunktował ładnie, więc skoczył na miejsce drugie, punktów 118. I na miejscu trzecim mój teammate Marcus Armstrong, punktów 103. Klasyfikacja zespołowa, 355 punktów dla High Tech Grand Prix, 218 dla Virtuosi, 133 Kaling, 141 MP Motorsport i później jest wielka przepaść. Ok, za momencik, drugi wyścig, ostatni, z tego co dobrze pamiętam, bodajże ostatni, powinno być Abu Dhabi, a jeżeli nie będzie Abu Dhabi, to znaczy, że to jest przedostatnia premiera, ale chyba nie, chyba tu już jest ostatnia premiera. Here we are, after this morning's fantastic sprint race, we get to see the leading drivers under pressure as we reverse the grid. So the Yas Marina circuit offers 16 corners and a lap distance of around 3.2 miles. There are a few opportunities to pass with long straights and DRS zones in two places, turns 5 and 7. Plenty of close racing then, plenty of speed, and plenty of excitement for the fans, no doubt. Here is the grid for today's race, which will be starting shortly. Yuri Vips will start on pole. Fantastic qualifying from him. And it's Felipe Drugovich in P2. Looking down the rest of the grid, we have Williams, Deruvola, Frederic Vesti, Fittipaldi, Doohan, Hughes, Sato, Logan Sargeant, Vishaw, Caldwell, Roy Nissany, and Armstrong, Awasa, Calderon, Lawson, and Ralph Boschong, Cordiel, Porcher, Hauger, and Clément Novalak completes the grid. Now it's almost time to lights out, so let's get down to the track. The formation lap gets underway for this, the Formula 2 race, and every driver will be looking to settle in for the race ahead, making sure the car is ready for battle once the lights go out. We are almost ready to start the Formula 2 race as the cars take their positions on the grid. Drivers and teams making their final preparations. Halo, halo. Lecimy z drugą premierą.
z drugim wyścigiem w tej premierze. Zawsze mi się to... O, jaki piękny błąd! Widzieliście, jaki piękny drift! Kto tam był na ostatnim miejscu, nie wiem, ale ładny drift zajebał kolega. Przed milionem tutaj publiczności. Coś pięknego. What the fuck? To jest ten ohydny błąd znany z... O kurde, ale miałem start taki nie za bardzo. Z tej F1, tej odsłony. Drugowicz. O, jeszcze mi tutaj dura wala. Pyknie z boku. A może i nie. Bardzo szeroko ciśniemy. No, udało się wybronić. No, ta gra jest po prostu... No co to dużo gadać, no ten tytuł był, jest i będzie zbugowany i oni go już nie naprawią. Na szczęście w tym roku wychodzi nowe F1, w którym pokładam no, jakieś tam nadzieje swoje. I oby te nowe F1 w końcu było nowym F1, a nie kolejnym odgrzewanym kotletem, ale jak znowu wydadzą odgrzewanego kotleta, to już im na drogę. Tak samo nowe WRC. To są takie wielkie dwie niewiadome w tym roku. Ciężko powiedzieć po prostu, co tam ciekawego w tych grach się pokaże. Drugowicz odjeżdża. Durawala trzeci, Hughes czwarty, Williams piąty. Słuchajcie, moi drodzy, po skończeniu tego F1 będą się pojawiać kolejne materiały z F-ki, ale tak jak mówiłem, wracamy do F1 2020. Będziemy sobie ogrywać odsłonę sprzed dwóch lat. Wspominałem na jednym materiale, że wybrałem F1 2020, bo tam najmniej godzin spędziłem w tej grze. Realnie nie było czasu. Tam przynajmniej kariery w ogóle nie liznąłem, z tego co pamiętam. Ja tam przejeździłem 3 My Team. My Team 3 sezony, z tego co pamiętam. A nie przejeździłem ani jednego sezonu w karierze takiej zwykłej. Więc będziemy jeździć w karierze. Nie mam pojęcia, jakim tam zespołem jeszcze będę śmigał, ale to nie będzie zespół na początku z grubej rury wzięty, tylko raczej taki zespół, bym powiedział, no, połowa stawki. Gdzie będą, myślę, lepsze i gorsze wyścigi. Coś tam pewnie pojeździmy. No a potem w planach bym miał przejeździć drugi sezon w lepszym zespole. Nie wiem, czy uda się to zrobić. Nie wiem, czy czas pozwoli. Ale też na pewno będę nagrywał systemem dwóch wyścigów na jedną premierę, nie? Raczej nie będzie... O, kurde! Tu był kontakt z Durawalą. Gości mnie tu mocno wypchnął. Nie będzie to raczej na live'y, tylko wydaje mi się, że będziemy sobie też premiery tej wdygać. To już dwóch lujów mi wyprzedziło. To będzie opcja VRS-owa, żeby ich tutaj troszeczkę podgonić. Z tyłu tam też panowie próbują, będą próbować. I tak całe mistrzostwo jest rozstrzygnięte, więc dla mnie to żadna strata punktowa. Gdybym tam walczył, tak Ferrari na przykład walczyłem. Ferrari to był taki sezon mocno zakręcony. Niestety, od początku się on nie układał jakoś rewelacyjnie, ale po ostatniej prostej tam udało się ugrać co nieco. A zobaczymy, jak się będzie grało w F1 2020. No, w F1 2020 na pewno poziom trudności jest normalny. Znaczy normalny, no to jest zrównoważony. Ja tam zawsze śmigałem na jakimś poziomie 88-91. Tutaj musiałem śmigać na poziomie 70. Sobie pomyślcie, jaka to jest różnica, jaki to jest spadek w ogóle, nie? Zobaczymy, jak tam mi się będzie jeździć. No i wracamy do konfiguracji bolidów starszych, gdyż w 2020 roku, w 2021 jeszcze były te bolidy w starych budach. Dopiero tutaj we F1 2022 bolidy w nowej budzie wyszły. Także zobaczymy, nie? Mi się będzie grało. Czas pokaże. Na pewno powrót do starych odsłon moim zdaniem jest dobry, nie? A że ja też lubię sobie odświeżać te odsłony.
bo jednak na, wcześniej jak nagrywałem, to one nie były nagrywane w zbyt dobrych jakościach, jakości. KDF1 2015 już na tym kanale już jest na live'ach w lepszej jakości, F1 2016 w lepszej jakości nagrywane było. Jeszcze w planach bym tam coś sobie powiedział, może F1 2017. Może kiedyś wrócimy do 2019, 2018, no nie wiem, słuchajcie, zobaczymy, czas pokaże. Na razie bym chciał wrócić do F1 2020 i tam sobie pośmigać, tam sobie pojeździć. Minimalnie dwa sezony w karierze. Sezon rozgrzewkowy w słabszym zespole i sezon już taki na ostro w sezonie w zespole lepszym. Bo tam dużego wyboru nie ma. Najlepszy bolid, jaki był w sezonie 2020, to jest Mercedes. Nic innego lepszego tam nie było. Ale Mercedes w takich fajnych? Nie wiem, czy fajnych. Innych, czarnych barwach, nie? Durawala. Bombujemy. Bardzo tutaj ostro wjechałem. Szeroko, ale chyba udało się. Ostrzeżenie, no była kolizja z Daruvalą. Daruvalo. Nie wiem, czy tam jakieś uszkodzenia gości dostał, czy nie. Drugowicz natomiast pojechał sobie w siną dal. Ale i tak trzeba to przyznać, że F2 to są no, równe bolidy, nie? Wszyscy w kupie ładnie jadą. Praktycznie nie ma jakichś dużych odstępów. Nie to co kurczę w F1. Tam to w ogóle podział na trzy bolidy. Potem nic. Potem nic. Gdzieś tam reszta stawki, nie? Że trochę bidnie. Trochę bidnie wam powiem. Łokę. Co tu dużo mówić? Jest jak jest. Będzie jak będzie. Czekamy na Forza Motorsport. To jest jedyny tytuł na konsolę Microsoftu, który mnie w tym roku jakkolwiek interesuje. Ale nie ma podanej wstępnej daty. To jest po prostu przykre, nie? I chawka. Także nie ma daty. Wiadomo, że w tym roku, ale kiedy? A wie, trzeba poczekać. Szkoda, że pusta płyta wyjdzie, bo chciałbym to do kolekcji kupić płytowo, ale mam tą świadomość w głowie, że kupując płytę nic na niej nie ma. Trochę tak do bani, nie? Słabiutko. Bezwartościowe tytuły. Tatiana Calderon odpada z sesji. Jak mi przykro. Jak mi przykro, pani Tatianko, ale tak sobie pani nie za dobrze radzi. Tym F1. F2, przepraszam. Wyniki tragiczne. Jak na kobietę przystało tragicznie tutaj się ta pani prezentuje. Udabi w ogóle rozgrywane za dnia. Też bardzo ciekawy zabieg. Zazwyczaj jest rozgrywane w dłuższym oświetleniu. Jak my tu w ogóle mamy zjeżdżać? Bo ja tak nawet nie patrzę. 9.13. Jest szóste okrążenie. Okay. Drugowicz pojechał. My też tutaj sobie troszeczkę zbudowaliśmy przewagę. Nie najgorzej to wygląda. O, kurde, czekajcie. Kierownica normalnie mi nogi przygniota. Jest kilka planów, żeby głównie też... Chciałbym wrócić do Flying Simulator, to znaczy wrócić. Wrócić to jest za duże słowo. Ja z tej gry rozegrałem dosłownie jednego live'a. Natomiast no Flying Simulator z ETS-em to są takie dwa faktycznie dobre symulatory, które fajnie by było od czasu do czasu rozegrać, zagrać. Naprawdę spoko opcja, tylko że to wszystko to
polega na tym cholernym czasie i chęciach, których no, nie zawsze jest za dużo czasu i chęci. Może na ich symulator w tym roku powróci Zawita. Teraz pokażę też oczywiście Flank Simulatora, nie będę jakby kupował na płycie. To jest strata pieniądza, płytowa, jest ta zawartość. Będzie wlatywać, jakaś cyfra, nie? Nie chcę mi zarzucić super softy, jak tutaj zużycie tego pon jest takie duże? Serio? O kurde, powiem wam, że... jest taki hardcore ze strony mojego zespołu. Super softy nie wytrzymają zbyt dużo. A softy też jakby nie są mocne. Słuchajcie, zaryzykowałem zjazd do pit stopu. Mianowicie miałem zjechać teraz na tym okrążeniu, ale przedłużymy sobie troszeczkę. Zobaczymy, jak te opony wytrzymają jeszcze ten jeden, to jedno okrążenie. 61% przód, 64% prawa, 61% lewa, 50% lewa, 52% prawa. Także troszeczkę te opony są zażarte, ale zobaczymy, czy ten późniejszy zjazd o jedno okrążenie coś nam przyniesie. Albo zyskamy, albo będzie tak samo, albo wręcz stracimy. To jest pytanie. Zastanawiam się, ale czuję, że te opony nie dają rady. W ogóle zauważyłem, że oni w którymś update'cie prawdopodobnie poprawili uszkodzenia opon. Widać, że opona jest bardziej zużyta. Bardziej ta guma jest zużyta, tak wizualnie. Tego na pewno nie było. Coś tam się podziało znowu. Był ta zielona flaga. O, coś tam się dzieje z tyłu. To komuś silnik wybuchł, albo coś się zesrało. Tak, ewidentnie ktoś tam ma ready question, odpada z wyścigu. Coś tam nie wytrzymało. No, tymczasem sobie zjedziemy teraz do pit lane'u. Na tym okrążeniu zobaczymy, czy to nam faktycznie coś dało. Was pokażę. And it looks like the pit crew are out and ready to perform their magic on the car. They will be aiming to achieve the fastest pit time possible. A decent pit time then. The team will be hoping they can get back into the action as fast as possible. Ja tam w ogóle jestem ósmy. Dziewiąty. 11, nie, który to jest? Drugi? To co to za jakieś dziwne pokazywało te? Nie no, utrzymaliśmy się na drugim miejscu, czyli jednak warto było jechać sobie okrążenie później. Oczywiście Drugonowicza nie dogonimy, on sobie już tam pojechał, ale tył Williams, czwarty Durawala, piąty Hughes. No ciekawie, szykuje się znowu miejsce drugie. Słuchajcie, no trzeba powolutku przechodzić do podsumowania generalnie całej gry F1 2022. Ja tą grę kupiłem na premierę w cenie chyba 279 zł plus wysyłka, jakieś 300. Tytuł tragiczny, jeden z gorszych pod kątem optymalizacji, pod kątem błędów, pod kątem balansu rozgrywki, balansu botów, poziomu trudności. Graficznie oczywiście bez zmian względem poprzedniej odsłony. Przez dłuższy czas tytuł słabo grywalny. Głównie odsyłam was do sezonu pierwszego zespołu Aston Martin, kariery. Live'y też jakieś robiłem z tej gry. Była tragedia. Ten balans nie istniał.
Troszkę tą grę potem zaczęli łatać, jak zawsze. Troszkę ją połatali. Oczywiście na początku boty, no byłem zadowolony z botów, nawet Boguś był zadowolony, bo Boguś też tą grę grał na premierę i na początku faktycznie boty naprawdę były spoko. Były fajne, takie agresywne, wyglądały, jakby każdy miał jakąś swoją tam osobowość kierowcy. Spoko to wyglądało, dobrze się jeździło. No ale z czasem oczywiście boty musieli znerwić. Znowu był powrót do jechania jak po sznurku. Troszkę tam łatali ten tytuł. Najlepiej mi się grało w sezonie drugim, jak jeździłem w Alpinie, jak jeździłem. Też tam odsyłam do tego sezonu drugiego w Alpinie. Tam tak, w tamtym momencie, kiedy nagrywałem Alpinę, tytuł był jak najbardziej grywalny. Był najlepiej grywalny z całokształtu grywalności tej gry. Tam się naprawdę dobrze grało, poziom trudności też tam był 70, ile? 7 chyba? 8 czy 75, nie wiem. O, jakoś tak. W każdym razie balans był dobrze zachowany, w miarę dobrze zachowany. Było ok. Potem znowu powydawali jakieś kolejne patche, znowu tą grę spierdolili, znowu ten balans poszedł na dno. I ten balans do dzisiaj taki jest w tej grze. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, tą premierę, to mamy 5 lutego 2023. Trzeci sezon Ferrari, znowu ten balans ssał pałkę dosyć mocno. Palicznie tam się udało powygrywać. Poziom trudności trzeba było obniżyć. Tragedia. Generalnie F1 2022 nie wypał. Słaby tytuł. Już zeszłoroczna odsłona 2.21 nie była zbyt dobra, ale no, połatali ją tam jako tako, dało się grać i się grało. Tutaj nie, wiele osób, które mi są znane z YouTube'a, kątem tego, że nie per osobiście czy tamten, ale które tam powiedzmy grały, to już nie grają, po prostu olały tą grę. Oczywiście, ktoś tam w tą grę gra na YouTubie. Wiadomo, że ludzie tam jakieś tam ligi cisną, ale ten tytuł, każdego, kogo by się praktycznie spytało, no powie, że ta gra jest jednym z gorszych tytułów, który wyszedł w ogóle, który się ukazał, nie? Oby 2023 było pozbawione błędów, bo no nie wróżę dobrze tej grze, a naprawdę przydałoby się odświeżenie już tego tytułu, przydałoby się jakiś nowy silnik, nowe wstawki, nowa animacja, nowa grafika, naprawdę byłoby dobrze, no ale. Natomiast wracając do tej odsłony, bawiłem się średnio na tej grze, średnio mi się w nią grało, miała wzloty, upadki, generalnie bardziej upadki niż wzloty. Bym miał oceniać w skali od 1 do 10. Takie 6,5 na 10, nie? Taki średniak. Naprawdę bez rewelacji. Dużo lepiej mi się grało w zeszłoroczną odsłonę 2.20, 2.19, 2.18, 2.17, 2.16. Te tytuły się po prostu grało w miarę ok, nie? A 2.22, taka trochę lipa, kicha, nic ciekawego, także ode mnie to takie jest 6,5 na 10, średniaczek. Coś koło chyba 90 godzin spędziłem w tym tytule, to nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że w poprzednich odsłonach trafiłem po 150 godzin grać, no to takie 90, zresztą muszę zobaczyć statystyki, ale coś bliżej 95 godzin będzie, chyba, tak mi się wydaje. Także to nie jest mega, mega duży wynik, ale i tak jak na tą grę i na to, w jakim stanie ta gra była i w ogóle jest jeszcze nadal, to i tak dużo w tą grę grałem, bo właściwie to już dawno powinienem ją pierdolnąć, nie? Ją po prostu olać, ale grałem, katowałem, męczyłem z tym, że mówię, bez rewelacji. Jakbym miał komuś doradzać, no to 2.21.
jest lepsze po prostu niż 2.22 moim zdaniem. Tutaj naprawdę nic ciekawego nie ma. Te bolidy też wyglądają jak wyglądają, z rewelacji. Malowania też się pogorszyły, połowa bolidów w ogóle malowań nie miała, bo zrywali te przecież farby, żeby kilka kilogramów z bolidu ściągać, bo był problem z kilogramami, także. Kiepsko, nie? Średnia, no mówię, bez rewelacji, nic ciekawego. Taki to jest tytuł, nie? Także tyle. Dobra, moi drodzy, przez ostatnie okrążenie. Zaraz będziemy sobie lekko podsumowywać ten tytuł. W sensie podsumowywać nie tytuł, a podsumowywać jakoś po części ten sezon, składający się chyba z 12 albo 14 wyścigów. Nie pamiętam, bo nagrywam te wyścigi raz na tydzień, powiedzmy, albo jak mam czas, ale to są długie odstępy czasu. Więc ciężko mi się ustosunkowywać do tego, ile tych wyścigów tak naprawdę wziąłem, ale to na pewno sezon był krótszy, nie? Dużo krótszy. Final lap. Kategoria F1 za trudna, kategoria F2 za łatwa. No to też tak, powiem szczerze, dziwnie jest to wyważone. Nie wiem czemu tak jest. Ale chyba przyjemnie mi się jeździło w F2, mimo wszystko. Jakoś w F2 mi się przyjemniej grało, przyjemniej jeździło niż w tym F1. Mówię, te F1, najlepszy sezon to był sezon drugi w Alpinie. Najlepszy balans gry, najgorszy to było zdecydowanie Aston Martin i tak średnio Ferrari, nie? Natomiast pod kątem oglądalności, patrzenia, sezon Ferrari może być, Alpina też może być, Aston Martin nudny, tam klepaliśmy biedę. Gdzieś tam zazwyczaj koniec stawki był. Bez jakiejś tam rewelacji. No i tyle. Tyle, moi drodzy, nam z tą grą. Takie marne 6,5 na 10. Trochę zawód, trochę nie wypał. Kopił w klej. Chociaż takim największym, najbardziej chamskim kopił w klej to było F1 2.21. To było totalne przekopywanie 2.20. A tutaj też niski nakład pracy kod mastersów. W każdym razie kończymy ten wyścig. Ło, jeszcze strzał. It wasn't always plain sailing today, but a very important win nonetheless. So, Davide, how exactly did they set themselves apart from the pack today? This race, this win, was about one thing and one thing only. Consistency. Anyone can be quick for just one lap, but there's a difference between that and being quick every lap, over and over and over. If you can do that, if you can gain ground when your opponents make mistakes, but then not make mistakes on your own, you can just push and push. Our drivers are making their way out for the podium celebrations, and it's going to be MP Motorsport picking up the winner's trophy. Congratulations to the entire team for that fantastic performance. Nawet layout szampana się nie wgrał. Ja pitole. Co za porażka. I'll probably go for Clement Novalak. The team did a good job with the strategy to put him in the pack, and he was good enough to take the opportunities. There will be plenty more twists and turns to come this season. I hope you'll join us at the next race when Formula 2 returns.
Teraz nie wiem, czy jeszcze będą jakieś wyścigi, czy to już jest koniec faktycznie. Zestawienie jest taki, jest. Drugowicz pierwszy, my na drugi, Williams trzeci, Duravala czwarty, piąty Hughes, szósty Fittipaldi, siódmy Verschoor, ósmy Sergeant, dziewiąty Doohan i dziesiąty Caldwell. I ranking 272 punkty dla nas. 118 Sato, 114 Drugowicz, klasyfikacja z 375 punktów High Tech Grand Prix, 220 Virtuosi i 167 Motorsport. Teraz nie wiem, dajmy sobie dalej, ja nie wiem, czy to jest koniec sezonu, czy jeszcze, nie, to już jest koniec, dobra, czy to był faktycznie ostatni wyścig. No, mistrzostwo kierowców zdobyliśmy, tutaj nie ma jakiegoś zaskoczenia. Ja już mówiłem, że ten sezon czwarty z F2 trzeba traktować jako taki sezon tylko i wyłącznie dodatkowy, żeby tylko pojeździć w tym F2, bo skoro te F2 dają, no to trzeba te F2 wykorzystać. Podliczenie punktów, no chyba nie będę już tego mówił, sami sobie tu obejście, jak to wygląda punktacja. No, mój teammate Armstrong na miejscu czwartym, także też dosyć spoko. Tu macie resztę ziomeczków. Tatiana Calderon jedynie 0 punktów. I chyba tyle. Tu widzę, więcej nic nie ma. Pewnie wrócimy do menu głównego tejże gry. Przepięknej gry. W ogóle ten tryb, słuchajcie, tryb jeden live. Ja po prostu, to jest tryb porażki, nie? Nikt w tym trybie F1 Live nie spędził kompletnie nic, żadnego czasu. Tak samo samochody, nie? Zresztą tu można podejrzeć, niech ja tylko znajdę w ogóle, gdzie tu można obejrzeć samochody. To powinno coś być. Nie ma już tego. Salon firmowy? Co to kurde za główne? Poczta, znajomi. Nie ma tego? Tu. Momencik. To jest jakaś porażka, to jest w ogóle. Próba czasowa może. O! Tu sobie zobaczymy. Jednak na podsumowanie, moi drodzy, jak wyglądają w ogóle te bolidy po całym sezonie, po tych aktualizacjach. Można sobie tutaj obczaić, nie? Jak te bolidy tutaj zostały odtworzone. Tak jak mówiłem, brzydkie malowania są. W tym sezonie połowa tych bolidów w ogóle została obdarta z malowań. Dużo karbonu powsadzali. Rzucimy sobie łokiem, jak one się tu jeszcze prezentują w tym sezonie, bo już więcej w tą grę raczej chyba nie będę grał. Nie chcę mi się już w tą grę grać. Już dużo czasu je poświęciłem. W końcu tutaj malowanie Aston Martina. Williams też. Williams połowa w ogóle malowania została zerwana, nie? Jakaś totalna porażka. Alfa Romeo, F1 Orlen, już nie jest Orlen. Orlen poszedł do Alfa Tauri. I Hasy tak się prezentują. Super samochody, w ogóle nikt kompletnie tymi super samochodami nie grał, nie jeździł. Po co to w ogóle zostało dodane do gry? Po co do gry z bolidami dodane zwykłe samochody? Nie potrafię tego zrozumieć do dzisiaj. Wiele osób tego nie potrafi zrozumieć. No, żenujący zabieg. W ogóle model jazdy tych samochodów jest tak tragiczny, że to jest w ogóle tragedia, paranoja, nie? Tragedia i paranoja. Po co te samochody zostały dodane? Prawdę nie wiem. Nie wiem, tam jeszcze safety cary, spoko, nie? Ale same samochody? Nie wiem, F2 oczywiście, sezon 21, sezon 22, nie będziemy tego oglądać. No i te sławetne, czy też niesławetne F1 Live. No po prostu ja wam powiem, kurwa, żenujące, nie? Możemy sobie trofea pooglądać. No po prostu szał dupy, nie? Jakie pozdobywałem tutaj trofea, nie? Żenujące. 6,5 na 10, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie ostatniej premiery z F1 2022. O
odsyłam was do sezonu pierwszego Aston Martin, do sezonu drugiego w Alpinie, do sezonu trzeciego w Ferrari. Ten sezon możecie sobie obejrzeć, jak ktoś nie oglądał. I zapraszam was na F1 2020. Dwa sezony minimum z kariery sobie tam chcę pojeździć. No i będziemy czekać na F1 2023 standardowo i na jakieś wieści odnośnie WRC. Tyle ode mnie. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, hejo, papa.